Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dziś w końcu ulubieńcy. Mam nadzieję, że się cieszycie. W tamtym miesiącu, czyli miesiącu... Nie w tamtym, dwa miesiące temu, bo już mamy październik, czyli w sierpniu odpuściłam sobie taki filmik podsumowujący właśnie ten miesiąc, dlatego że używałam ciągle tych samych produktów i myślę, że bez sensu byłoby wam pokazywać jedno i to samo przez trzy miesiące z rzędu, więc zrobiłam sobie taką przerwę, ale absolutnie nie zaprzestaję kręcenia tego typu filmików, bo dla mnie są one sensem tego kanału, ogólnie kanałów urodowych tutaj na YouTube. I co moi drodzy, może zaczniemy od razu. Oczywiście standardowo od pielęgnacji i ja z pielęgnacji mam, z pielęgnacji mam tylko i wyłącznie dwie rzeczy, nie zmieniam swojej pielęgnacji praktycznie, zresztą ostatnio mogliście oglądać moją pielęgnację twarzy przede wszystkim, a jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to jest raczej taki element właśnie z pielęgnacji, który ja nie lubię i rzadko wam pokazuję takie produkty. Dobra, przejdziemy do twarzy i tutaj dwa produkty, które też mogliście widzieć właśnie przy okazji filmiku z pielęgnacją, czyli krem nawilżający matujący 25+ z ziali, który ja naprawdę bardzo lubię, który naprawdę wam polecę, który nie daje efektu zmatowienia, ale daje efekt takiego nawilżenia, komfortu, nawilżenia, dodatkowo świetnie utrzymuje makijaż w ciągu dnia, nie przesusza mojej buzi, czuję się tak właśnie komfortowo, nie mam uczucia ściągnięcia, także taki naprawdę fajny krem o lekkiej konsystencji, fajnie się wchłania, nie zostawia tłustego filmu, ani takiej właściwie warstwy zmatowienia, także naprawdę świetnie dba o moją buzię. Basia z Call Me Blondie też go lubi i myślę, że do cery mieszanej, przede wszystkim mieszanej, świetnie się nada, bo on ma tutaj właśnie dawać równowagę cery mieszanej i tłustej, redukcja sebum i zaskórników, czy on redukuje zaskórniki, to jakoś akurat bym na to nie liczyła, ale dla utrzymania fajnie makijażu jak najbardziej super się sprawdza. Następnie Garnier płyn micelarny i muszę wam go pokazać w ulubieńcach, dlatego że pokazuję go od kilku miesięcy i pokazać nie mogę, czyli 3 w jednym, usuwa makijaż, oczyszcza i koi. Bardzo fajny, bardzo przyjemny płyn, który naprawdę świetnie sobie radzi z makijażem, czy mocno wytuszowanym jest rzęsami, jak w moim przypadku kreską, czy ciemnym makijażem. Naprawdę jest świetny, do tego jest ekonomiczny, bo ta butla starczyła mi na kilka miesięcy, także bardzo wam polecam. No i co kochani, to tyle z pielęgnacji, nic tam się więcej nie działo. Jakiegoś takiego interesującego, co mogłabym wam pokazać. I dobra, teraz zaczniemy kolorówkę. Zaczynamy kolorówkę i pokażę wam kilka podkładów, które w ostatnim czasie miewam na swojej buzi, bo mieszam. Chcę po prostu zużywać podkłady, żeby móc jakieś tam nowe kupować i testować. Dalej, moi drodzy, cztery podkłady, które właśnie mieszam sobie, mieszam przez ostatnie dwa miesiące, czyli sierpień i wrzesień. To jest na pewno Pierlenę. W każdej mieszance znalazł się podkład Pierlenę. On jest jeszcze troszeczkę za jasny, żeby mogła go nałożyć samego. I jest to podkład numer 21. Porcelain i to jest podkład, który daje takie ciężkie wykończenie, który jest ciężki na buzi, który jest kryjący, mocno kryjący i który właśnie nada się dla osób, myślę, że z twarzą, która ma jakieś tam problemy, czyli jakieś zmiany, które trzeba zakryć. On mi się jakoś tak rewelacyjnie nie sprawdza, bo same troszeczkę mi się waży na buzi. Ja wam zrobię test na żywo, ale za jakiś czas, kiedy całkowicie zblednie moja cera. Ale z mieszanką tutaj tych podkładów fajnie się spisuje, bo właśnie przedłuża trwałość mojego makijażu i bardzo go lubię mieszać właśnie z tymi dwoma. True Match od L'Oreala, on jest właśnie taki najjaśniejszy, ten z Skin Balance od Pierlenę i Ingrid Idealized Face i ten podkład mam w bardzo ciemnym kolorze, bo to jest ciepły beż, on jest strasznie ciemny, sam się nie nadaje i tak sobie mieszałam te trzy podkłady, żeby uzyskać taki kolor idealny, bo moja cera właśnie jest teraz w takim kolorze ani nie opalona, ani nie blada, więc ciężko jest mi dopasować jakikolwiek podkład. I czasami było tak, że zamiast tego True Matcha dawałam Revlon Colors Stay. Revlon Colors Stay to też jest właśnie coś a la Skin Balance od Pierlenę, czyli taki produkt bardzo mocno kryjący, ciężki, ale w moim przypadku nie zapychający w żadnym stopniu. Bardzo fajnie mi się stosuje oba podkłady, tyle że Revlon Colors Stay lepiej wygląda na mojej buzi i on naprawdę jest długotrwały. Dobra kochani, dalej korektory. I tutaj wam pokażę dwa korektory. Pierwszy korektor Match Perfection od Rimmela.
I to jest 2 w 1 concealer and highlighter. Ja mam w numerze 030 Classic Beige i ja jego kupiłam w drogerii chyba Vika bodajże za 27 zł. Troszeczkę spora cena jak na korektor, ale możecie go dostać na przykład na kosmetyki z Ameryki, czy też na przykład na drogerię Zebra, albo w jakichś takich innych, wiecie, internetowych. Na pewno jest dużo, dużo tańszy. Ja nam sobie go widziałam za 19 czy 17 zł i myślę, że on występuje w innych kolorach niż w drogerii. Ja mam w takim właśnie ani to ciemnym, ani jasnym odcieniu. Wolałabym, żeby był jaśniejszy i powiem Wam, że jestem z niego zadowolona, dlatego że on jest fajnie kryjący. Może nie daje jakiegoś takiego efektu, nie wiem czy widać w ogóle, nie daje jakiegoś takiego efektu, wiecie, on jest tutaj, mocnego rozświetlenia, ale na pewno daje efekt, taki kryjący i fajnie on się nadaje, ale pod podkład, nie na podkład, tylko pod podkład. Na podkład troszeczkę mam wrażenie, jakby on wygląda tak, jakbym go nałożyła w dużej ilości, tak? Wygląda troszeczkę nieświeżo na podkładzie, ale pod podkładem super się sprawdza. A coś, co daje na podkład, to właśnie Kobo i to jest Modeling Illuminator. Coś, co ma pomóc nam wymodelować twarz, co ma zakryć jakieś oznaki zmęczenia, cienie pod oczami i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj oczywiście mam go też, robiłam Wam test na żywo tych akurat 2 produktów, czyli Essence i tego, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także Was zapraszam. Ja mam chyba, że 101, czyli tym takim jaśniejszym, myślę, że najjaśniejszym. Bardzo fajnie mi się to sprawdza, to jest coś bez drobinek, a tak świetnie odbija światło, tak świetnie wygląda, jak poruszamy właśnie głową. Te okolice są tak fajnie rozświetlone, tak fajnie... Faktycznie te oznaki zmęczenia są zakryte, tak fajnie jest to rozświetlone, ta skóra wygląda na taką wypoczętą, jak po prostu w jakimś spa przynajmniej. Także bardzo Wam polecam, to jest cena około 17 zł, nie około, tylko 17 zł. Dalej, moi drodzy, dwa takie... dwa takie powroty, czyli Elf Complexion Perfection, produkt właśnie, one mają takie opakowanie z lusterkami, produkt, który używałam bardzo dawno temu, już prawie go tutaj nie ma, na końcówkach mam tylko, on był w 4 kolorach, taki miętowy, żółty, niebieski i tutaj był różowy i powiem Wam szczerze, że ja w ostatnim czasie go używałam i naprawdę on daje świetny efekt zmatowienia i długo utrzymuje podkład w rydzach, czyli po prostu podkład się nie przetłuszcza, nie wydziela się takie większe sebum, twarz nie świeci się mocno. Ja kiedyś go używam właśnie na strefę, te bardziej taki matujący produkt, a tutaj właśnie używam go na tą strefę. Teraz nakładam go na całą twarz i powiem Wam szczerze, że byłam mile zaskoczona, kiedy zaglądałam po kilku godzinach na moją buzię. Fajnie utrzymywał podkład, fajnie to wyglądało, nie dawał efektu takiego, wiecie, jakbyś mi się mąką posypało albo jakimś takim mocnym pudrem, taki lekki, delikatny, ale fajnie utrzymujący ten podkład, także super. I on kosztuje około, nie wiem czy on jest jeszcze dostępny w ogóle w sprzedaży, ale kosztował około 18 zł. I dalej, moi drodzy, produkt do konturowania, który jest tutaj delikatnie rozsypany. Róż i bronzer. Ja właśnie sobie we wrześniu, na początku września do niego wróciłam, jeszcze całkowicie o nim zapomniałam, a przecież on ma taki przepiękny odcień brązu. Róż jest również piękny, z takimi złotymi drobinkami, ale ja bardziej skupiłam tutaj na bronzerze. Bronzer jest typowo brązowy, bez żadnych pomarańczowych tonów, także super sprawa. Teraz skupiłam sobie produkt z Inglota, który mam dzisiaj na twarzy, czyli ten puder HD w numerze 505, taki bronzer. I na pewno pozostanę z nim no bardzo, bardzo długo, po prostu nasz romans będzie trwał i trwał i trwał i nigdy się nie skończy, jest po prostu przecudny. Ale wracając do tego produktu, równie fajnie mi się go używało, ale to jest typowy taki brąz, a to co mam na twarzy to jest takie coś chłodne, tutaj bardziej tony się wkradają, takie ciepłe, złote, a tu jest coś takiego chłodnego. Wracamy do rzeczywistości. Dalej, moi drodzy, cienie. Cienie, które używałam najczęściej w tym miesiącu, to Sleek i to jest All Natural i All Natural, tak, po francusku bardziej niż po angielsku, czyli ta paleta takich neutralnych kolorków. Ja myślę i jestem praktycznie pewna, że jeśli jesteście osobą początkującą, to wystarczy Wam taka jedna paleta tych cieni. One kosztują około 30 zł i myślę, że będziecie zadowolone. Zbudujecie każdy makijaż, jakiś taki bardziej dyskotykowy, szalony, jakiś taki bardziej neutralny, delikatny, dzienny, wieczorowy, na jakieś wyjścia, na jakieś święta, jakieś takie imprezy. Myślę, że ta paletka jest naprawdę taka uniwersalna, cienie są dobrze napigmentowane, jedyny ból to to, że się osypują.
ale z bazą nie utrzymują się calutki dzień. Dobrze mi się z nimi pracuje, nie utleniają się, chociaż troszeczkę podczas dłuższego rozcierania delikatnie tracą na intensywności. Ale mimo to myślę, że dla osoby początkującej, która no, chciałaby mieć i kilka cieni, a nie stać ją na przykład na paletę cieni z Inglota, bo za taką paletę Inglota byśmy zapłaciły na pewno więcej. Chodzi mi oczywiście o wkłady, a tą paletę macie za 30 zł, więc myślę, że możecie sobie na nią pozwolić i myślę, widzicie takie neutralne kolory, bardziej takie ziemiste, brązowe, tak jak ja, szarości, to będziecie zadowolone. I oczywiście produkt, który widziałyście już kiedyś w moich ulubieńcach, czyli Long Extra, przepraszam, Lasting od Avon i to jest Forever Brass. Ja sobie teraz planuję zamówić inny kolor, chyba tam się nazywa Taupe, coś tam. I on daje przepiękny efekt, ja go nakładam samego po prostu na powiekę i górną, i dolną, i do tego tuszuję rzęsy i mam cały makijaż gotowy. Miałam go w ostatnim lookbooku właśnie w którymś z tych ciemniejszych makijaży, tylko i wyłącznie ten. Także on naprawdę robi całą robotę, masło maślane jak zawsze u mnie. Nakładam go cieniutką warstwą na całą powiekę, a później w kącie dodaję takiego kilka warstw, żeby zrobił taki się efekt cieniowania. Także super sprawa, one kosztują na promocji około 13 zł. Dalej, moi drodzy, coś, co mam dzisiaj na oczach, czyli kreska. Ja już Wam pokazałam ten produkt z Maybelline w zdękowanych, ale malując, pokazując go tutaj przy Was, chciałam Wam zademonstrować, jaką on robi kreskę. On zaczął mi malować, ale nie dlatego go zostawiałam. Zostawiałam go dla tej końcówki, muszę sobie po prostu go kupić, dlatego że ta końcówka jest tak mikroskopijna, tak cieniutka, że fantastycznie rysuje mi się nią kreski na powiece. Daję sobie po prostu na rękę jakiś inny, tutaj akurat mam też z Maybelline, liner czarny i po prostu moczę sobie tą końcówkę w tym linerze i maluję tą końcówką właśnie. No fenomenalna kreska, jeśli macie małe oczy, to na pewno jest produkt dla Was. I coś z przyrządów, to na pewno Pseudo Beauty Blender, który Wam pokazywałam przy okazji filmiku z New Frog i on jest mniejszy niż oryginalny Beauty Blender, nie rośnie i jest twardszy, bardziej taki odbijający. Ja oglądałam filmik jakiś czas temu Lady Makeup i ona robiła porównanie właśnie Beauty Blendera, Real Techniques, tej gąbeczki z Vipery i chyba z Inglota bodajże i właśnie ta chyba z Vipery, taka niebieska też była taka twardsza i właśnie Lady Makeup powiedziała, że te twardsze gąbeczki mniej podkładu pochłaniają i to jest na pewno prawda, dlatego że ja używając tej gąbeczki naprawdę potrzebuję niewiele podkładu. Ja nie wiem, to jest jedna kropelka taka i ja posmaruję całą twarz. Oczywiście on robi efekt bardzo naturalny, z każdego podkładu zrobi po prostu bardzo naturalne wykończenie i mniej kryjące, daje mniejsze krycie nakładanie gąbeczką niż na przykład pędzlem. Ale myślę, że takie, jeśli lubicie naturalny efekt, to będzie coś dla Was. I ja go dostałam za jakieś tam grosze właśnie na tej stronie, on się nie domywa niestety. Podobno oryginalny Beauty Blender, na którym nic Was napisała, że się domywa cały, ale no nie wiem, nie miałam nigdy. Dobra kochani, teraz to co mam też na oczach, czyli na rzęsach, dwa tusze Miss Sporty Studio Lash 3D Volumid, czyli ten żółty oraz Maybelline Colossal, The Colossal Volume Express 100% Black, te dwa produkty dają mi efekt wow na rzęsach, oczywiście do tego zalotka i jest szałciał. Dalej moi drodzy, usta. Ale przez moje usta się tyle produktów w tym miesiącu, w tych ostatnich dwóch miesiącach przewinęło, że szok. Najpierw może zacznijmy od czegoś takiego bardziej naturalnego, bardziej dziennego, czyli błyszczyk z The Golden Rose Color Sensational, czy Sensation Lip Gloss i ja mam w numerze 103. Tak wygląda, bardzo fajne opakowania. Do tego bardzo fajny aplikator, strasznie taki giętki i elastyczny. Fajny, delikatny odcień takiego beżu. Wolałabym, żeby był troszeczkę jaśniejszy, ale daje bardzo, bardzo naturalny efekt na ustach, także myślę, że osoby, które lubią taki look, to będą zadowolone. Oraz 715 Shock Cream od Maybelline Color Sensation. Czy Sensational? No, w każdym razie wiecie o co chodzi. Też właśnie podobnie nazwana seria. I to jest taki nudziak, bardzo ładny. Bardzo ładnie pachną te szminki, strasznie mi się podobały. One kosztują chyba około 25 zł. Ja kupiłam chyba go na minus 40, jak były te produkty. Fajnie, można postawić sobie szminkę, tak fajnie stoją. I jeśli chodzi ogólnie o odcień, bardzo ładny, fajną ma pigmentację. Niestety ból jest taki, że ona się strasznie topi i bardzo się rusza w tym opakowaniu. Także troszeczkę się tutaj możemy pobrudzić, ale ogólnie efekt bardzo ładny na ustach. Dość fajnie się utrzymują. No i takie szaleństwa, które naprawdę w ostatnim czasie bardzo królują na moich ustach. Chociaż dziś troszeczkę odpoczywam w ostatnim czasie.
I to jest tak. Najpierw pokażę Wam szminki, dwie szminki z Avonu, których kolory są przepiękne, ale niestety tutaj, jeśli chodzi o jakość, mam troszeczkę zarzutów. Najpierw Fearless Fuchsia z tej serii Ultra Color Bold. Bardzo ładny, bardzo fajny, taki różowy odcień. Pigmentacja jest rewelacyjna, ale właśnie troszeczkę mam do zarzutu co do jakości. Słabo się u mnie utrzymują, ale też będą w testach. Nie wiem, kiedy ogarnę dla Was te testy, no ale zapowiadam. High Def Plum, czyli taka już bardziej fioletowa fuksja, równie pięknie napigmentowana. Fearless Fuchsia, High Def Plum Fuchsia, czy High Def Plum? Nie, High Def Plum tylko. Tak wyglądają, przepiękne, fajnie się je rozprowadza, ładny efekt na ustach, ale troszeczkę słabo się utrzymują. I mój numer 1, czyli Golden Rose Velvet Matte w numerze 13. Mogę wzdychać do tej pomadki. Przepiękny kolor. Basia z Colour Blondie porównywają do jakiegoś produktu z Marsa. I ona to będzie jako ostatnia. I ona tu w porównaniu do tych właśnie ma takie wykończenie matowe. Ale fajnie, że jest w nazwie Velvet, to może Was pokierować, że to będzie coś takiego bardziej delikatnego. I ona jest taka różowa, nie jest taka typowa, jest taka pośrednia. Nie jest ani różowa, ani fioletowa. Tutaj ona jest na końcu. Przepięknie wygląda na ustach, no fantastycznie się utrzymuje. Jeśli jecie, pijecie, a nic z nią nie robicie kompletnego, nie będziecie klepały się po ustach, nie będziecie robiły co chwilę tak, to ona się tak... Ona wygląda tak, jakbyśmy ją nakleiły na usta. Ona się po prostu idealnie rozprowadzi, zrobią się granice tutaj na złączeniu ust, zrobią się granice i one będą po prostu w stanie nienaruszone przez kilka godzin. Możecie jeść, możecie pić, ale nie klepcie się, nie dotykajcie, nie poprawiajcie, nic z nią nie róbcie, ona będzie po prostu w stanie nienaruszonym. Ja tak o, pierwszy raz ją nałożyłam i byłam w szoku, po 3 godzinach zaglądam w lusterko, ona jest po prostu nienaruszona podczas jedzenia i picia, ale zaczęłam, wiecie, ją poprawiać, coś tam z nią robić i nie wyglądała dobrze. Zaczynała mi się mazać, zaczynała mi się kruszyć, zrobić takie okruszki i po prostu przetestowałam ją w ten sposób, że nie ruszamy jej, nie dotykamy, nie chuchamy, nie dmuchamy, nie poprawiamy i ona wtedy jest po prostu nienaruszona. Także bardzo Wam polecam, jeszcze zamierzam sobie kupić jakieś inne kolory. Dalej, moi drodzy, lakier do paznokci, który mogę naprawdę dać tutaj go jako ulubiony, to jest Golden Rose Color Expert i on jest w numerze 50 i on razem z Top Coatem z Miss Sporty Turbo Dry Top Coat jest odżywka, która ma przyspieszać schnięcie właśnie lakieru. One mi się utrzymały, pierwszy raz w życiu utrzymał mi się lakier 7 dni. 7 dni w stanie nienaruszonym. Zbywa, bo po prostu mi się znudził. Także rewelacja, to ten duet, po prostu świetna sprawa. No i dobra, moi drodzy, ostatni produkt, czyli zapach. Małgorzata Socha i jej zapach z Avonu, czyli z Sensual, tak. Tak wygląda, bardzo ładny flakonik. Zapach przepiękny, bardzo fajnie się i długo utrzymuje. Jak popryskamy ubrania, to po prostu jak ubieramy je następnym razem, cały czas jest wyczuwany ten zapach. Troszeczkę szybko się zużywa, ale mimo tego bardzo lubię ten produkt. Jest delikatny, jest taki seksowny, subtelny. Kobiecy taki tajemniczy, no rewelacja. Ach, przepięknie pachnie, bardzo, bardzo lubię i mojemu mężowi też się podoba ten zapach. Także kochani, to na tyle. Wszyscy ulubieńcy, tak naprawdę przez ten sierpień i wrzesień testowani, używani i mam nadzieję, że doczekałyście się filmiku i będziecie zadowolone. Oczywiście jak używałyście któryś z tych produktów, dajcie mi znać, co o nim myślicie, jak u Was się to wszystko sprawdza. Dajcie mi też znać, jakich Wy miałyście ulubieńców w tym miesiącu, co się u Was fajnego sprawdziło i co? I chyba to było na tyle. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki.